W środę 15 marca w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbyły się eliminacje gminne otwartego turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. Bolsztyn 2000. Piątek, godzina 16, ulica Słowackiego w Wolsztynie. Pod blok numer 20 zajeżdżają wóz strażacki, karetka pogotowia i policja. Mieszkańcy bloku opuszczają swoje mieszkania. To dla bezpieczeństwa, bowiem w jednym z pomieszczeń wybuchł pożar. To właśnie nierozwaga i brak wyobraźni są przyczyną wielu tragedii. Dzięki szybkiej interwencji strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Wolsztynie pożar został opanowany. Jego przyczyną według strażaków był pozostawiony niedopałek w łazience. Ze względu na palące się chemikalia i bardzo gęsty dym strażacy wchodzili do pomieszczenia w maskach przeciwgazowych. Wniosek nasuwa się sam. Więcej rozsądku, o co nieraz apelują strażacy. A tak było w środę w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie. Przed 13 rozległ się ryk syreny oznajmujący pożar. Natychmiast ewakuowano młodzież. Wszystkie wyjścia były czynne, a reakcje młodzieży różne. Jedni poważni, inni rozweseleni. Miejscem ewakuacji było boisko szkolne. Już po kilku minutach przyjechała straż pożarna i rozpoczęła się akcja ratowniczo-gaśnicza. Do pomocy wezwano OSP z Obry. Potrzebna była karetka pogotowia, bowiem możliwe było zaczadzenie jednej osoby. Pożar wybuchł w piwnicy. Ciemne korytarze utrudniały akcję, ale już po kilkunastu minutach wyniesiono rannego i opanowano źródło pożaru. Na szczęście był to tylko pokaz ewakuacji i przeprowadzenie przez strażaków ćwiczeń taktyczno-bojowych. Na zakończenie kadra pedagogiczna odpowiedzialna za bezpieczeństwo młodzieży, jak i sami uczniowie liceum, mogli zobaczyć, jak działa sprzęt gaśniczy IFO 2000. Ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostki ratowniczo-gaśniczej w Wolsztynie przeprowadzone w środę w liceum były połączone z eliminacjami ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. Eliminacje składały się z dwóch części, pisemnej i ustnej. Udział w nich wzięło 70 osób, które wcześniej zostały wyłonione spośród 2700 chętnych. Młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe, starszą i młodszą. W grupie starszej było 20 uczestników, a w młodszej 50. Pytania, zarówno w części pisemnej, jak i ustnej, dotyczyły historii ochotniczych straży pożarnych, wyposażenia jednostek, ratownictwa i wiedzy przeciwpożarowej. Pytania nie były trudne, chociaż niektórzy uczestnicy poddawali się. Najlepsi zwyciężyli. W grupie młodszej trzy pierwsze miejsca zajęły Emilia Wieczorek ze Szkoły Podstawowej w Starym Wiedzimiu, Sonia Wielińska z Trójki w Wolsztynie i Dorota Świniarek ze Szkoły w Starym Wiedzimiu. W grupie starszej najlepsza okazała się Monika Adamczak z Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie, drugi był Przemysław Sewol z Liceum Wolsztyńskiego, a trzecia Julia Król, również z Ogólniaka. Zwycięzcy od pierwszego do piątego miejsca będą reprezentować gminę Wolsztyn w eliminacjach powiatowych. Życzymy sukcesów i dostania się do finału.